Nikt nie przyniósł im nic do jedzenia, ale był tam bufet z dystrybutorami, a Dan znalazł łom w szafce z narzędziami na południowym końcu budynku. Pozostali stali wokół i patrzyli, jak włamuje się do automatu ze słodyczami. Oczywiście, że jesteśmy szaleni pomyślał Klej. Jemy baby ruty na obiad, a jutro będziemy mieli pejdejsy na śniadanie. Nagle usłyszeli muzykę. I nie było to You Light Up My Life, ani Baby Elephant Walk, dobywające się z wielkich głośników wokół trawiastego placu na zewnątrz. Nie tym razem. Był to powolny, stateczny utwór, który Clay już słyszał, chociaż wiele lat temu. Te dźwięki wywoływały smutek i gęsią skórkę. — O mój Boże, — powiedział cicho Danto, — chyba albinioni. — Nie, — rzekł Tom, — to pachelbel, canon de dur. No tak, oczywiście, odparł zmieszany Dan. Tak jakby. zaczęła Denis i urwała. Spuściła wzrok. Co takiego? Spytał klej. No już powiedz. Jesteś wśród przyjaciół. To jest jak dźwięk wspomnień, jakby innych nie mieli. Tak, przyznał Dan chyba. Ej, ludzie, zawołał Jordan, wyglądał przez jedno z okienek. Były umieszczone wysoko, ale stojąc na palcach, mógł przez nie patrzeć. Chodźcie i spójrzcie na to. Ustawili się pod ścianą i spojrzeli na plac. Było prawie ciemno. Głośniki i słupy oświetleniowe wznosiły się niczym czarne straże na tle martwego nieba. Dalej majaczyło rusztowanie wieży spadochronowej z jej samotnym, mrugającym światełkiem. A tuż przed nimi tysiące telefonicznych klęczało, jak szykujący się do modłów muzułmanie, podczas gdy Johann Pachelbel wypełniał powietrze tym, co mogło być dla nich substytutem pamięci. Na kiedy się położyli, zrobili to wszyscy jednocześnie, wywołując potężny łoskot i z szumem przemieszczając powietrze które uniosło puste plastikowe worki i zgniecione kubki po napojach. Pora snu dla całej bezmózgiej armii, rzekł Clay. Jeśli mamy coś zrobić, to dziś w nocy. Zrobić? A co możemy zrobić? spytał Tom. Próbowałem otworzyć zarówno jedne, jak i drugie drzwi są zamknięte. Jestem pewien, że pozostałe również. Dan podniósł rękę, w której trzymał łom. Nie sądzę. Powiedział Klej: Tym można rozbić automat ze słodyczami, ale pamiętajcie, że tutaj było kasyno. Wskazał na północny koniec budynku, umeblowany z przepychem i zastawiony rzędami jednorękich bandytów, słabo połyskujących chromem w gasnących światłach awaryjnych. Przypuszczalnie drzwi są pancerne. Przez okna? zapytał Den, po czym przyjrzał im się uważnie i sam sobie odpowiedział Może Jordan. Zjedzmy coś, zaproponował Klej, a potem po prostu usiądźmy i pomilczmy przez chwilę. Ostatnio mało tego było. I co będziemy robić? spytała Denis. No cóż, możecie robić co chcecie, odparł Klej. Ja nie rysowałem prawie od dwóch tygodni i zaczyna mi tego brakować. Myślę, że sobie porysuję. Przecież nie masz papieru, zauważył Jordan. Klej uśmiechnął się. Kiedy nie mam papieru, rysuję w myślach. Jordan popatrzył na niego niepewnie, nie wiedząc, czy klej z niego żartuje. Kiedy doszedł do wniosku, że nie, powiedział: To nie może być równie dobre akrysowanie na papierze, prawda? No, pod pewnymi względami lepsze. Zamiast wymazywać, po prostu zmieniam koncepcję. Z głośnym szczękiem drzwi automatu ze słodyczami otworzyły się na oścież. Bingo! wykrzyknął Danny, podniósł łom nad głowę kto powiedział że profesorowie koledżu do niczego się nie nadają? Patrzcie, wyszeptała porządliwie Denis, ignorując dana cała szuflada miętówek. Wyciągnęła rękę. Klej, powiedział Tom, pewnie nie widziałeś tam syna, co? Ani żony, Sandry? Sharon, poprawił Klej, nie widziałem ich. Spojrzał nad przyjemnie zaokrąglonym biodrem Denis. Czy to Butterfingery? Pół godziny później mieli już dość słodyczy i ograbili automat z napojami. Potem sprawdzili pozostałe drzwi budynku i przekonali się, że wszystkie są zamknięte. Tom był pewien, że chociaż drzwi wyglądają na drewniane, to prawdopodobnie w środku mają stalowe płyty. No i są podłączone do systemu alarmowego, rzekł Lei. Jeśli ktoś będzie przy nich gmerał, pojawi się policja z rezerwatu i wyprowadzi go stąd. Teraz tamci czworo siedzieli kręgiem na miękkiej wykładzinie między rzędami automatów do gry. Klej siedział na betonie, oparty plecami o podwójne drzwi, przez które łachmaniarz kazał im wejść, tym swoim drwiącym gestem: na razie do zobaczenia rano. Myśli Kleja wciąż chciały wrócić do tego drugiego drwiącego gestu: ręki podniesionej do skroni w imitacji telefonowania, ale nie pozwolił im na to. Przynajmniej nie bezpośrednio. Wiedział z doświadczenia, że w takich sprawach najlepiej jest skorzystać z tylnych drzwi. Tak więc oparł głowę o drewno z ukrytą w środku stalową płytą, zamknął oczy i wyobraził sobie strony komiksu. Nie z mrocznego wędrowca, gdyż ten był skończony i nikt nie wiedział o tym lepiej od kleja, ale z nowego komiksu. Nazwijmy go Komórka. Z braku lepszego tytułu, mrożąca krew w żyłach saga o końcu świata i walce nielicznych pozostałych normalnych z hordami telefonicznych szaleńców. Tylko, że to nie byłoby dobre. Wyglądało dobrze na pierwszy rzut oka, tak jak drzwi w tym budynku wyglądały na drewniane, choć takie nie były. Szeregi telefonicznych zostały poważnie przerzedzone, na pewno tak. Ilu z nich zginęło w aktach przemocy bezpośrednio po pulsie? Połowa? Przypomniał sobie ich furię i pomyślał może więcej, może 60 lub nawet 70%. Oprócz tego straty spowodowane ciężkimi ranami, zakażeniem, zimnem, kolejnymi walkami i zwyczajną głupotą, ponadto oczywiście zadane przez zabójców stat. Ilu udało się zabić? Ile takich dużych stad, jak to jeszcze pozostało? Klej pomyślał, że może dowiedzą się tego jutro, jeśli wszyscy pozostali zbiorą się tutaj, żeby oglądać pokazową egzekucję szalonych. Tylko na co wtedy przyda im się ta wiedza? Nieważne, przejdź do sedna. Jeśli w jednostronicowym komiksie chcesz nawiązać do poprzednich wydarzeń, musisz streścić je tak, żeby zmieściły się na jednym rysunku, to nie pisana reguła. Sytuacje telefonicznych można było podsumować dwoma słowami: ciężkie straty. Wydawało się, że jest ich wielu, diabła cholernie wielu, lecz stada gołębi wędrownych też sprawiały wrażenie licznych aż do końca, ponieważ przemieszczały się przesłaniającymi niebo stadami, tylko nikt nie zauważył. Że tych wielkich stad było coraz mniej, dopóki wszystkie nie wyginęły, wymarły, koniec, kropka. Ponadto, pomyślał, mają teraz jeszcze jeden problem ze złym oprogramowaniem. Ten robak, co z nim? Wziąwszy to wszystko pod uwagę, telefoniczni mogą wyginąć jak dinozaury, razem ze swoją telepatią, lewitacją i wszystkim innym. No dobrze. Koniec podsumowania. Jaką masz koncepcję? Jaką masz historię tę, którą zamierzasz porwać czytelników? No, o Clay Riddle i Ray Wizendze, O co, stoją w lesie, Ray przykłada sobie pod brodę lufę czterdziestki piątki Beth Nicholson, a Clay trzyma telefon komórkowy, oczywiście ten, który Ray zabrał z kamieniołomu w Garleyville. Klej przerażony Rej, przestań, to bezcelowe, nie pamiętasz? W kaszwak nie ma zasięgu na nic, babach. Poszarpanymi żółtymi wielkimi literami na tle czerwonej plamy a to naprawdę jest czerwona plama ponieważ Arnie Nickerson przezornie zaopatrzył żonę w naboje z miękkimi czubkami sprzedawanymi przez internet na witrynach amerykańskiej paranoi, i wierzch czaszki Rej'a zmienił się w czerwony gejzer. W tle Jednym z tych delikatnych pociągnięć, co mogłyby uczynić kleja Rydlela sławnym na świecie, w którym nie doszłoby do pulsu, jedna przerażona wrona podrywa się ze świerkowej gałęzi. Cholernie dobry komiks, pomyślał klej, krwawy, pewnie, w czasach pierwszych komiksów nigdy nie przeszedłby przez cenzurę, ale bardzo wciągający. I chociaż klej wcale nie powiedział, że komórki nie będą działały poza tym punktem, gdzie telefoniczni przemieniali normalnych, zrobiłby to, gdyby miał czas. Jednak nie zdążył. Rej zabił się, żeby łachmaniarz i jego kumple telefoniczni nie przeczytali w jego myślach o tym telefonie. Ironia losu. Łachmaniarz dobrze wiedział o tej komórce, której istnienie Rej próbował ukryć, poświęcając życie. Łachmaniarz wiedział, że klej mają w kieszeni, ale wcale się tym nie przejmował.